Vlogmas dzień 6. Już mi brakuje palców w ręce. Cześć, dzień dobry, witam was o poranku z mojego łóżka. Jest godzina 8:30. Pewnie spytacie, Ola, co ty tu robisz, czemu nie jesteś w szkole? No słuchajcie, miałam być, ale niestety mój organizm pokrzyżował mi troszeczkę plany. Spokojnie, spokojnie, nie jestem jeszcze chora, grudniowa klątwa mnie jeszcze w tym roku nie dopadła, ale słuchajcie, dopadł mnie najgorszy czas w miesiącu każdej kobiety, czyli tam-taradam, okres. Żeby nie było, że się oczywiście go nie spodziewałam, to się spodziewałam, bo jestem na tym ostatnim niebieskim, czyli okresowym rządku moich tabletek anty. Więc to było dość oczywiste, że teraz ten okres do mnie przyjdzie, ale cichą nadzieję miałam, że może mi się jakoś spóźni, albo nie wiem, coś się poprzestawia tak na moją korzyść, bo ostatnio miałam bardzo dużo stresu, a u mnie stres strasznie wpływa na mój organizm, ale niestety się nie udało, niestety tabletki hormonalne tak wszystko regulują co do sekundy, ale niestety stres tym razem wpłynął na mnie negatywnie i słuchajcie, umieram z bólu, nie spałam północy, obudziłam się czując się okropnie, właśnie wzięłam leki, już jestem w ogóle trochę głodna, ale muszę jeszcze wziąć jedną tabletkę, ale to akurat taką witaminową i leżę sobie na takiej poduszce, którą się podłącza do prądu, ja to mówię poduszka elektryczna, ale to w sumie brzmi jak jakaś maszyna tortur, ale to jest taka poduszka, która jak podłączycie do prądu, to ona grzeje i jest właśnie świetna na takie dni okresowe, albo jak przez jakieś zmiany pogody mnie bolą stawy. Trochę mi to pokrzyżowało plany, ponieważ miałam dzisiaj do szkoły wziąć ze sobą taką dość sporą paczkę z kosmetykami. Pamiętacie, jak w pierwszym vlogmasie wam mówiłam, że właśnie już nie będę sprzedawać kosmetyków, tylko to, co teraz mam odłożone, co miało być sprzedane, po prostu przekażę na jakiś tam cel. I napisała wczoraj do mnie moja koleżanka, że właśnie z rodzicami robią takie dwie ogromne paczki charytatywne i czy nie chciałabym się i tam inne osoby coś dorzucić. No i stwierdziłam, idealna okazja, żeby się tego wszystkiego pozbyć. I od razu wpadłam też na pomysł, że do tego dołączymy tą vending machine z Revolution, także nie będziemy jej już otwierać do końca. W sumie jakoś bardzo nie ubolewam, bo wiecie, ja i tak wam tylko na potrzeby vlogmasa pokazywałam, co tam mniej więcej jest i tak tego nie testowaliśmy, więc cała ta vending machine i całe takie ogromne pudło z kosmetykami dzisiaj już ode mnie odejdzie. Natomiast te wszystkie ubrania, o którym wam mówiłam, że mam na sprzedaż, nimi się zajmę dopiero w lutym. Jak właśnie będę leciała do Afryki, to po prostu zrobię tak, jak robiłam, jak leciałam na Madagaskar, że zabiorę te ubrania, a już mam dwa worki, więc w ogóle nie wiem, gdzie ja spakuję wtedy swoje rzeczy, ale wezmę jak największą walizkę, najwyżej jeden worek wpakuję do walizki mojego kompana. No jeszcze wiecie, do lutego dozbieram więcej, może i trzeci worek się uzbiera. Minęła chwilka, bo jest już po 12. Ja miałam troszeczkę taki, nie powiem, że leniwy poranek, ale troszeczkę tak zwolniłam obroty. Większość tego czasu właśnie jednak nie spędziłam leniwie, bo co prawda leżałam sobie w łóżku i ciągle grałam sobie brzuch i plecy tą ciepłą poduszką, ale kończyłam dla was film na jutro i już jest skończony, więc bardzo mnie ten fakt cieszy, bo po prostu już dzisiaj mam jedną rzecz z głowy. Także cieszę się, że już jest to gotowe. Zaraz się zajmę jeszcze miniaturką, opisem i tak dalej, żeby on już się wgrywał na YouTubie i żebym po prostu już miała całkowicie tą jedną rzecz z głowy, bo mam jeszcze dzisiaj troszeczkę do zrobienia. Będziemy dzisiaj troszeczkę robić w
kuchni. Mam jeszcze trochę pracy przy komputerze i trochę rzeczy do zrobienia na jutro do szkoły. I póki mi się chce i póki działają mi tabletki przeciwbólowe i wiecie, nie czuję się jakoś super źle, to chciałabym to zrobić teraz i mieć troszeczkę luźniejsze popołudnie i wieczór, bo pod wieczór zawsze się gorzej czuję, ale wzięłam sobie też taką dłuższą kąpiel, umyłam sobie nawet włosy, czego dzisiaj nie planowałam, skoro siedzę w domu, ale z tego co wiem, wieczorem idziemy gdzieś ze znajomymi, chyba znowu na ten bilard i rzutki, więc już po prostu to też będę miała zrobione. Świecę się tak na twarzy, bo robiłam sobie pielęgnację. Więc wiecie, trochę tak zwolniłam obroty i cieszę się, bo odpoczęłam i nie czuję się teraz już najgorzej, więc to jest dla mnie najważniejsze. Dajcie mi znać wy, moje kobietki, jak wy przeżywacie ten pierwszy dzień okresu, bo u mnie w sumie od tych 4 miesięcy, jak zaczęłam brać tabletki, było już całkiem okej, a w tym miesiącu nie wiem, coś znowu mi powróciło, tak jak miałam kiedyś. O, muszę jeszcze tą kartę wziąć, ale chciałam wam pokazać. Zobaczcie, moja mama była na zakupach, między innymi też mi kupiła rzeczy, którymi dzisiaj się będziemy posługiwać w kuchni. I znalazła coś takiego, co jakieś bajkle z ziołami prowansalskimi. Jest taka przekąska. Teraz nie jestem głodna, bo dopiero co jadłam jajecznicę ze szpinakiem, ale sobie spróbujemy później. Jeju, mam nadzieję, że da się mnie dzisiaj oglądać, słuchać i ogólnie wszystko ze mną jest jakby w porządku, bo ja się czuję, że jakoś ciężko mi się myśli mówi. Jakoś się, nie wiem, jąkam i w ogóle nie wiem, jakoś próbuję się normalnie wysłowić, a jakoś mi to chyba nie wychodzi. A, jeszcze wam pokażę, przyszła mi kolejna paczka z rzeczą z AliExpress, która mi nie doszła na czas do filmu o gadżetach z AliExpress, czyli takie nauszniki, opaska z uszkami. Już mi nie jest potrzebna po filmie, więc wrzucę do jakiejś paczki świątecznej. To jest właśnie paczka z kosmetykami i jeszcze ta maszyna do oddania, bo jakoś właśnie za pół godziny moi znajomi po to przyjadą. Pokażę wam jeszcze mój dzisiejszy outfit. Słuchajcie, robi się w moim otoczeniu coraz bardziej świątecznie. Wczoraj przy sprzątaniu znalazłam jeszcze te ciapki z Sinsteya, też z zeszłorocznego kalendarza. Jeszcze się zorientowałam, że mój taki mały, bielutki ręczniczek do wycierania twarzy w łazience właśnie przed chwilą, jak myłam twarz, też ma na sobie Mikołaja i sprawda go używam cały rok, ale wiecie, teraz to już tym bardziej pasuje do naszej świątecznej atmosfery. No i skoro siedzę w domku, to ubrałam sobie takie zwykłe, krótkie, szare spodenki, one są steranowe i mam na sobie taką świąteczną bluzeczkę, która jest w napisy jakieś ho ho ho, w mopsy świąteczne i w jakieś inne świąteczne takie duperele. Jest śmieszna, ale bardzo lubię jej krój. A właśnie zastanawiałam się, którą świąteczną bluzkę dzisiaj ubrać, bo jutro, słuchajcie, są Mikołajki. Trochę niefortunnie wypadły w piątek i że jutro nie będę nagrywać, więc akurat to nadrobię wam na Instastory, ale właśnie się tak zastanawiałam, którą bluzeczkę albo sweterek ubrać jutro, no bo skoro w szkole są Mikołajki, no to wszystkie takie, wiecie, mikołajkowe jakieś czapki, bluzki, sweterki świąteczne są u nas zawsze mile widziane w liceum i zawsze Mikołajki panuje chyba nawet większa świąteczna atmosfera niż potem w te wigilie klasowe, bo wiecie, wtedy każdy siedzi w swojej klasie i właściwie tyle. I słuchajcie, jeszcze się nie zdecydowałam, czy ubiorę sweterek z myszką Miki, czy bluzkę z myszką Miki, a może ubiorę i jedno i na drugie, nie wiem, dam wam znać na Instastory. No i właśnie a propos tych świątecznych Mikołajek, u mnie w szkole w tym roku robimy tak, że będą wystawiane ciasta, każda klasa przynosi ciasto, które będzie po prostu rozdawane podczas długiej przerwy gdzieś tam na korytarzu, taki miły akcent już świąteczny. No i z mojej klasy właśnie ja się zgłosiłam, że upiekę ciasto, ponieważ to jest tradycja, jak oglądaliście vlogmasy i rok temu i 2 lata temu, to wiecie, że właśnie od kiedy chodzę do liceum, czy już 3 i ostatni rok, co roku na Wigilię Klasową piekę takie ciasto, taki sernik rosa z budyniami, z dużą ilością mleka. On jest taki, że się rozpływa w ustach, jest po prostu cudowny. Zostawię wam przepis w opisie. No i w tym roku też go będę robić na Wigilię, ale to będzie drugi raz, a teraz go jeszcze będę robić w tym roku na te Mikołajki, więc poprosiłam właśnie mamę, jak była na zakupy, żeby mi tam kupiła wszystko do tego sernika i dzisiaj sobie razem będziemy robić ten sernik. Oprócz tego, tak jak pamiętacie, chyba 2 dni temu kupiłam tam wszystkie rzeczy do sushi i wydaje mi się, że awokado jest już w porządku, więc pomyślałam, że dzisiaj sobie na kolację zrobimy sushi i to też wam pokażę, więc dzisiaj będzie iście kuchenny vlog. Na obiad mam makaron z krewetkami, już właśnie mi mama zrobiła, bo chyba właśnie wychodzi do pracy, także trochę sobie pobędę sama. No i tak jak wam powiedziałam, teraz się zajmę taką pracą siedzącą, żeby się nie przemęczać, także komputer i sprawy szkolne, ale zanim to, to otwórzmy sobie jeszcze dzisiejsze kalendarze. Dobra, czuję, że pomału się już rozkręcam dzisiaj z mówieniem, może po prostu dłużej mi to musiało zająć, skoro dzisiaj jestem w takim stanie wyjątkowym. Wiecie, no okres to też nie jest choroba, no ale pewnie większość dziewczyn może się utożsamić z tym, co mówię, że pierwszy dzień to
Trzeba sobie dać trochę na wyluzowanie, tak? No dobra, ale kalendarz. Dzisiaj lumen. Tu już mamy numerek 6, a w ogóle właśnie jak jutro nie nagrywam vlogmasa, to jakby okienko 7 i 8 otworzymy sobie w kolejnym vlogmasie. Taki malutki płyn do makijażu, więc bardzo mnie to cieszy, bo zawsze jest to mi potrzebne na wyjazdy. Z Yankee Candle dzisiaj mamy taką białą świeczuszkę, która nie powiem wam jak pachnie, bo uwaga, wiem, że obiecałam, ale nadal nie wyjęłam tych wszystkich świeczek, ale obiecuję, że jak w końcu to zrobię. Chociaż nie, ta była różowa, to ta była Snowflake Cookie, a ta jest biała. To jest chyba ta, czyli jakby... Dobra, nie wiem, nie będę zgadywać. A, jakaś wypadła. No dobra, ale tą zieloną akurat mogłam łatwo poznać. Dobra, na razie i tak palę kominek i inne świąteczne świeczki, które mam, więc najpierw chcę je wypalić i potem będę spalać te mało, więc mam nadzieję, że wam nie przeszkadza to, że one sobie na razie mieszkają w kalendarzu. No i coś, na co wszyscy zawsze czekają, czyli co jest dzisiaj do wygrania w kalendarzu. Dzisiaj mamy szmineczkę taką o Znyxa, a w Revolution mamy dzisiaj pędzel. Także to dzisiaj wędruje do kogoś z was. No także tak jak wam mówiłam, jutro będzie normalny film w ramach serii Vlogmas, tylko po prostu nie vlog, a inny film świąteczny. Natomiast jakby kalendarze za dzień jutrzejszy otworzymy sobie we vlogu pojutrze i wtedy do wygrania będzie podwójna nagroda. Także no, myślę, że wam się to spodoba. Ale cześć babciu. A no dzisiaj nie byłam w szkole. Z angielskiego mam same piątki, a reszta to tak. Nie ma miłości, babciu, jest matematyka. No to jeszcze raz babciu wszystkiego, wszystkiego dobrego. No ja ciebie też, pa. Halo, cześć babciu. No, dzwonię, żeby ci złożyć życzenia wszystkiego najlepszego z okazji imienin. Jak tęsknisz za moim głosem, zawsze na YouTubie możesz sobie włączyć. No, chociaż te... A którego ty przyjeżdżasz? No to się zobaczymy równe dwa dni, no bo ja 25 już jakoś po południu będę jechała. Nie, nie, w pierwszy dzień świąt już jadę do Katowic, bo w drugi dzień świąt mam chyba o 7 rano samolot. No, to dzięki, dzięki. No, pa, pa. Jest 18, dokładnie 18:06. I jak wam mówiłam, że chyba sobie wszystko porobię wcześniej, żeby mieć taki wieczór luźniejszy, to jednak zrobiłam na odwrót i większość dni sobie raczej tak chillowałam. Trochę miałam przez moment wyrzuty sumienia, a potem stwierdziłam, Ola, cały tydzień byłaś na takich wysokich obrotach, każdy wolny chwilę coś robiłaś, jak nie vlogmasy, to szkoła i tak dalej. Dzisiaj miałam trochę taki dzień małego leniuszka, ale fajnie, bo naładowałam baterię i wiecie, tak zaszła ze mnie cała presja i po prostu to było dobre dla mojej psychiki, żebym sobie odpoczęła. Napisałam dzisiaj w końcu ten scenariusz na ten konkurs angielskiego, który prowadzę w przyszłym tygodniu, bo nie zrobiłam tego do tej pory. Także jeżeli chodzi o szkolne rzeczy, to standardowo tylko przed snem sobie powtórzę chemię, tak wiecie, to co było ostatnio. Muszę zrobić jeszcze jedno zadanko i no, ale teraz przejdźmy do tej przyjemnej części, czyli idziemy gotować jednocześnie sushi, w sensie robić sushi i to ciacho, o którym wam mówiłam. Przypominam, że opis wam zostawiam w przepisie. Przepis wam zostawiam w opisie. Chciałam coś opowiadać, ale... It's that time when everybody smiles. Okej, wypłukałam sobie ryż i teraz go odstawiłam na jakieś 15 minut w czystej wodzie, żeby sobie jeszcze postał, zanim go zacznę gotować i w tym czasie zacznę sobie robić sernik. Zawsze się stresuję, jak robię, tak wiecie, dwie rzeczy w kuchni naraz, ale... Może dam radę, przygotuję sobie wszystko, co jest mi potrzebne. Będę oczywiście to ciasto robić w Thermomixie, bo jest najłatwiej i ono mnie będzie prowadzić przez cały przepis, ale nie potrzebujecie Thermomixa do zrobienia tego ciasta. Tu najważniejsze są proporcje. Way. Soon.
tu mam dla ciebie? Może ci serek humor poprawię, bo dzisiaj coś nie w humorze jesteś. To declare that love is here. Ciasto sobie stygnie już na jutro do szkoły, tylko jak wystygnie, to je jeszcze pokroję. Sushi zjedzone, zjadłam, słuchajcie, niecałą jedną rolkę, nie wiem jak to się dzieje, ale zawsze robię sama sushi, to jest ono tak syte, że nie wiem, więc po prostu narobiłam i chyba wezmę sobie je po prostu jutro do szkoły, no bo kiedyś to zjeść trzeba, nikt z domowników nie chciał, więc zostałam z tym sushi sama i jest już godzina 20. Więc mi zostało co? Ogarnąć troszeczkę w pokoju, skończyć montować tego vlogmasa i zrobić jeszcze jedno zadanie do szkoły, wykąpać się, no i już spać, więc standardowo czas zakończyć tego vloga pytaniem dnia. I dziś pytanie, które mnie bardzo po prostu jakoś zainteresowało, przyciągnęło moją uwagę, jest od Karoliny. Jak się czujesz z tym, że ludzie oglądają cię na bieżąco i jeszcze tak uważnie? Jak się z tym czuję? Słuchajcie, na co dzień jakoś tego nie odczuwam, że jest to coś takiego wyjątkowego i magicznego, bo jednak nagrywanie na YouTubie od ponad 4 lat jest już moją codziennością. Natomiast faktycznie, jak czasami, wiecie, sobie usiądę, myślę o tym, że jest grudzień, nagrywam te vlogmasy, to faktycznie czasami łapie mnie taka chwila zastanowienia. I fakt, zanim się rozpoczęły vlogmasy, to jeszcze konsiderowałam, jak to się mówi, zastanawiałam się nad tym, rozważałam takie za i przeciw, czy na pewno chcę nagrywać te vlogmasy, bo z jednej strony to jest super zabawa, zresztą widzicie, że wkładam w to całe serce, uwielbiam to, to z drugiej strony gdzieś pokazuję jakąś większą część swojego życia, to wiecie, to nadal jest tylko okruszek tego, bo tak wiecie, nie nagrywam żadnych wyjść ze znajomymi, robię sobie te piątki wolne, kiedy idę zawsze na jakąś imprezę. No mówię wam tutaj o takim jakby zwykłym codziennym życiu, ale o takich, że tak powiem, cenzuralnych i niezbyt prywatnych sprawach. Nie opowiadam tutaj o jakichś moich problemach i tak dalej, jakichś takich, wiecie, poważnych rzeczach, które się dzieją w moim życiu, no bo po prostu nie chcę i z jednej strony właśnie bałam się tego, że może nagrywanie vlogmasów to nie jest dobry pomysł, bo otaczam się też ludźmi, którzy życzą mi źle i którzy wszelkie nawet takie neutralne czy pozytywne informacje chcą wykorzystać przeciwko mnie, więc ja się pochwalę, że na przykład sobie kupiłam nowy aparat, a ktoś to uzna za chwalenie się pieniędzmi i będzie jakoś oceniał mój majątek i tak dalej. Takie myśli wiadomo, że się pojawiają, ale z drugiej strony to jakby wydaje mi się, że koniec końców wychodzi na moją korzyść, ponieważ ja w tych vlogmasach dużo mówię i opowiadam wam o takim po prostu zwykłym, codziennym życiu, ale staram się nie nacechowywać tego wszystkiego tak bardzo właśnie emocjonalnie, zwłaszcza negatywnie emocjonalnie, czyli tak jak wam powiedziałam, nie opowiadam o tych jakichś przykrych sytuacjach i problemach z mojego życia, które mam i jakby to jest spoko, ponieważ wy czujecie, że jesteście ze mną, że żyjecie moim życiem, że widzicie wszystko, a jakby ja wiem, że no nie wszystko widzę, dać, więc to jest jakby spoko, ale też dużo ludzi odnosi mylne wrażenie, że teraz to już wie wszystko o moim życiu, że wie wszystko, co robię, że na podstawie tych vlogmasów może oceniać, jak wygląda całe moje życie i mój cały dzień. Ale jeżeli ktoś ma już takie podejście, no to ja tego naprostowywać nie będę, ponieważ to już nie jest mój problem i no nie wiem, czy to jest dobre, czy złe. Zostawiam to już waszej ocenie, że no nie wiem, no nie nagrywam tego, jak na przykład czasami wieczorem weźmie mnie na jakieś wspomnienia i jest mi na przykład smutno i sobie leżę i już słucham smutnej muzyki i płaczę. Nie opowiadam wam tutaj, jak ktoś mi sprawi przykrość. Nie opowiadam wam tutaj na przykład o jakichś problemach związanych ze szkołą. Bo po pierwsze nie chcę tu przekazywać negatywnej energii. Opowiadanie o takich sprawach po prostu mogłabym wyjść na tym gorzej niż lepiej. Więc podsumowując, tak, to już jest takie trochę, wiecie, no to jest nietypowe, że tyle ludzi, tyle tysięcy ludzi ogląda mnie na bieżąco i tak uważnie. Natomiast na przykład z tym uważnym oglądaniem vloga pod tej mojej quizy na Instagramie to jest po prostu fajna zabawa, bo wiecie, ja was pytam o takie rzeczy jak ilość czegoś, kolor. Także bardzo dziękuję za to pytanie, trochę rozwinęłam swoją odpowiedź, ale mam nadzieję, że wyczerpałam i mogliście trochę bardziej zobaczyć, jak to wygląda z mojej strony.
A z mojej strony to tyle w dzisiejszym filmie, ale zrobiłam ładne przejście, do zobaczenia, co? Serdecznie Wam dziękuję za oglądanie dzisiejszego vloga, dajcie znać, jak Wam się podobał, a my słyszymy się już jutro rano w sobotę o godzinie 9 rano w nowym filmie świątecznym. Także życzę Wam wszystkiego, wszystkiego co najlepsze, pamiętajcie, dużo się uśmiechajcie i bądźcie dobrej myśli, bądźcie szczęśliwi i dużo, dużo miłości. Buziaki!